Jest no, bardzo miłą okolicznością, że Narodowy Bank Polski zdecydował się wydać z okazji stulecia tym razem monetę o nominale 50 zł. Monetę srebrną, patynowaną, ale jeszcze o ciekawym kształcie. Ona jest lekko wklęśnięta, w niej jest głęboki relief przedstawiający górnika neolitycznego w trakcie pracy. Wkładka krzemienna o troszeczkę odmiennym kształcie od tej perły, która była 10 lat temu w monecie 20-złotowej. No, wydaje się być bardzo atrakcyjną, no, nie mówiąc o tym, że nas szczególnie cieszy, iż ten symbol krzemionkowski, tak zwana Wielka Matka albo Orant, jak niektórzy twierdzą, znajduje się obok orła Rzeczpospolitej Polskiej, czyli no, można powiedzieć, ten symbol neolityczny towarzyszy godłu Rzeczpospolitej.